Dzień dobry, witamy w podcaście Zołzy Mówią. Nasz podcast to rozmowy popkulturalne, niekontrolowane, feministyczne, dygresyjne i abstrakcyjne. Między odcinkami możecie nas znaleźć na naszych social mediach. Na Facebooku i na Instagramie omawiamy nowości popkulturalne, a poza tym możecie pisać do nas też na zołzymówią@gmail.com, a na pewno odpowiemy na wasze pytania. Zapraszamy na trzeci odcinek tego sezonu. Cześć dziewczyny. Cześć. Siema, siema. Czy już powinnyśmy powiedzieć wesołych świąt, bo jest grudzień? Tak naprawdę jeszcze u nas nie jest grudzień. Ale jak wyjdzie odcinek, to już będzie grudzień. Ale wy to słuchacie w grudniu. My to mówimy z przeszłości. Tak. Dzisiaj przychodzimy do was z bardzo niegrudniowym odcinkiem. Nigdy w życiu nikt takiego nie nagrał. Oczywiście, jesteśmy pierwsze. Czyli będziemy rozmawiać oryginalnie o świątecznych tradycjach. Jak tam u was z ogólnym podejściem do świąt, dziewczyny? Ja bardzo lubię niektóre aspekty świąt, bardzo nie znoszę niektórych aspektów świąt. Mianowicie nie znoszę absolutnie pędzącego konsumpcjonizmu i ludzi robiących zakupy na ostatnią chwilę, bo pracuję w handlu, więc absolutnie gardzę galeriami handlowymi w święta. W tym roku na szczęście ominie mnie oglądanie spędów ludzi, ponieważ na szczęście sklepy są zamknięte i kina są zamknięte, więc nie muszę jeździć do centrum handlowego i spotykać tych ludzi. Ale tak poza tym, to same święta i spędzanie czasu z rodziną to tak, jak najbardziej, bardzo lubię i bardzo czekam. Znaczy w tym roku będzie trochę gorzej z wiadomych względów, ale ogólnie to są moje ulubione święta ze wszystkich. O, to też są moje ulubione święta i no ja mam problem trochę w tym roku, bo spędzę je całkowicie sama, prawdopodobnie. Być może, pod wielkim znakiem zapytania stoi to, czy nie spędzę go razem z naszym bratem i jego rodziną. Ale opcje są takie, że być może jeżeli będą otwarte granice, to oni wybiorą się do Polski, więc wtedy spędzę święta całkowicie sama i trochę mnie to przeraża, dlatego że to są właśnie moje ulubione święta, które zawsze spędzaliśmy rodzinnie, żeby się waliło i paliło i dwa razy w życiu spędzałam te święta inaczej niż z naszą rodziną i dwa razy w życiu to były moje najgorsze święta wtedy, a spędzałam je z ludźmi, mimo wszystko, więc myśl o tym, że w tym roku spędzę je całkowicie sama, jest dla mnie absolutnie przerażająca. Natomiast jeśli chodzi o to, co mówiłaś, Konstancja, o kupowaniu na ostatnią chwilę, to też jest dla mnie w ogóle koszmar. Jak można robić prezenty na ostatnią chwilę, Klaudia? Powiedz, jak się robi prezenty u nas w rodzinie? U nas w rodzinie to się prezenty zaczynają, no, tak spóźnione w lipcu. Wow. Ja kiedyś kupiłam pierwszy prezent na Boże Narodzenie w lutym, bo trafiłam na dobrą rzecz. Ja kiedyś kupiłam prezent na Boże Narodzenie, jak kupowałam mojej przyjaciółce prezent na jej urodziny. Wy? Rok wcześniej. W sensie ona miała urodziny w październiku. Już miałam prezent dla niej na święta i już miałam prezent dla niej na urodziny, ale miałam takie... To jest cudowne! I kupiłam. I leżało rok. Po czym sprawdziłam szufladę z prezentami, jak już się zaczęłam zastanawiać. Jest sierpień, jest późno, ja jeszcze nie mam dla niej prezent. O, a co to tutaj takiego leży? Tak, u nas prezenty robi się stosunkowo szybko, na zasadzie takiej, że gdzieś coś znajdujemy właśnie i to pasuje do tej osoby i kupujemy. I potem tylko delikatnie, jeżeli mam taką możliwość, sugerujemy przy okazji, gdyby ta osoba chce coś takiego kupić podobnego albo takiego samego, że to nie jest dobry pomysł. Ale w tym roku... My mamy tak już od 2 lat, nie? Że już jest... Coraz później zaczynamy robić te prezenty. Jestem przerażona tym, powiem szczerze. Tak, ale mamy zazwyczaj listy już wcześniej przygotowane. To jest tylko kwestia kupna na przykład, bo na święta się zdarzają na przykład okazje cenowe. No, to też prawda. To jest trochę inna kwestia. No, ale to tak. To u nas w rodzinie, to ja się też dołączę. To jest moje też zdecydowanie ulubione święta, aczkolwiek dla mnie nie tylko ze względu na atmosferę, na prezenty, na to takie Christmas show, ale też dlatego, że to są święta, na które są najlepsze potrawy ever. Ja nienawidzę Wielkanocy, pasjami nienawidzę, ale po prostu święta Bożego Narodzenia. Wszystko kurna w grzybach i wszystko tak naprawdę bezmięsne, więc mam takie tylko mnie tym karm. No jeśli chodzi o kupowanie prezentów, no to ja zaczynam myśleć właśnie tak październik, listopad i przynajmniej jeśli chodzi o prezenty dla mojej rodziny i właściwie no obmyślam też prezenty dla rodziny mojego męża. A jeśli chodzi o prezenty dla moich przyjaciółek, no to
zdarzały nam się sytuacje, że wymieniałyśmy się prezentami w lipcu, ponieważ nie udawało nam się spotkać, tak żebyśmy były wszystkie we cztery, więc robiłyśmy hurtowe rozdawanie sobie wtedy prezentów na wszystkie urodziny, święta i tak dalej, które były zaległe. Od 2 lat udaje nam się spotkać w Sylwestra, nie wiem jak będzie w tym roku. No więc wtedy faktycznie w Sylwestra się wymieniamy tymi prezentami. Też hurtowo, najczęściej ze wszystkimi zaległymi urodzinami, ale jest to już bliżej świąt niż zazwyczaj. Więc dla nich też mam tak czasem, że w tym roku mega szybko kupiłam im prezenty, po prostu trafiłam coś, stwierdziłam, że o nie, to będzie idealne. A tak to raczej zaczynamy myśleć właśnie tak październik, listopad o prezentach, żeby też nie robić tego w grudniu. No bo w grudniu też wiadomo jak wygląda z dostarczaniem w paczkomatach i tak dalej. Dokładnie tak. A macie jakieś swoje ulubione rzeczy? W sensie? W sensie coś, co lubicie dostawać w prezencie. Rodzaj jakiś. Albo nie. Albo na przykład coś, co nie uznajecie jako prezent. Ja mam tak, że ja uwielbiam być zaskoczona. To znaczy z moim mężem się nie wymieniamy prezentami. Z nim raczej ustalamy sobie, że no na święta sobie w tym roku kupimy nowego Spidermana. Albo kupimy sobie jakąś tam inną grę. Albo nie wiem, kupiliśmy sobie teraz telewizor. Więc my raczej się prezentami tak nie wymieniamy. Ale jak jadę do mojej rodziny, no to uwielbiam być zaskoczona, bo tam nigdy sobie nie robimy żadnych list ani nic takiego, więc zdarza mi się dostać kosmetyki, zdarza mi się dostać piżamę, zdarza mi się dostać książkę i ja zawsze ze wszystkiego się cieszę. Czy ja się generalnie cieszę ze wszystkiego, ale mam takie rzeczy, no, na przykład, których nie lubię dostawać kosmetyków, bo mam swoje ulubione. Chyba, że ktoś mi kupi faktycznie to, co używam, tak? Ale jeżeli ktoś mi kupuje... Była taka sytuacja kiedyś, że nasza babcia nie wiedziała, co nam kupić i kupiła jakieś, kurde, paskudne ruskie perfumy i po prostu byłam tak niezadowolona z tego prezentu, ale oczywiście musiałam powiedzieć, że jestem zadowolona, bo wiedziałam, że jej zależy na tym, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Natomiast no, nie lubię dostawać kosmetyków ze względu na to, że no, mam swoje, używam swoje. Ja generalnie jestem też uczulona na dużo rzeczy, więc jakby dostaję kosmetyk, nigdy nie wiem, to jest loteria, tak? Jeżeli to nie jest coś, czego używam stale, no to jest loteria, czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre. No, to są takie rzeczy, których nie lubię. A co lubisz? Ja lubię dostawać wszystkie takie papiernicze rzeczy. Ja jestem sroka na takie rzeczy. Jakieś zakreślacze, cienkopisy, wszystko, co jest kolorowe, zeszyty, notatniki różnego przeznaczenia, mogą być błyszczące. To, co nasza mama ma, że jak się błyszczy, to jest lepsze, to u mnie to jest właśnie w akcesoriach papierniczych, tak? Jak się błyszczy, to jest dobre. Takie rzeczy lubię. No książki oczywiście. Książki to na każdą okazję są dobre. Nie wiem. Wiesz, jak jest ze mną? No czasami mówię coś w ciągu roku, że to jest fajne, a ty wtedy otwierasz swój kajecik i se zapisujesz, nie? Tak, to u nas jest rodzinne. Ja na przykład nienawidzę niespodzianek. Ucieszysz się z prezentu w tym roku. Tak, bardzo. Ja się bardzo zawsze, jak ktoś mówi, że mi zrobi niespodziankę, to ja się zaczynam denerwować w momencie, w którym to powiedział, ponieważ mam takie, o mój Boże, muszę się nastawić, że mi będzie się podobało. Co? Co to będzie? O mój Boże, co? Jezu. Więc ja od paru lat mam taką trochę metodę, że albo wysyłam ludziom po prostu jakąś tam listę rzeczy, w sensie robię sobie listę, nie wiem, 40 rzeczy, które chcę dostać i wysyłam po 5 rzeczy w różnych cenach każdej osobie i mam takie, se wybierz, bo wiem, że cokolwiek mi z tej listy kupią, będę zadowolona. A z drugiej strony też nie mam takiego, że jak mi ktoś kupi coś bardzo trafionego, to będę bardzo niezachwycona, że mi kupił coś, o czym ja nie miałam pojęcia i... Ale bardzo mało osobom zdarza się to, że mi kupują rzeczy, które naprawdę, naprawdę trafią. Więc to jest może kwestia tego. Ja ogólnie lubię dostawać rzeczy, na które mnie samej byłoby szkoda pieniędzy. No tak, to bardzo dobra metoda. Więc tak, ja lubię podrzucić, że na przykład chciałam dostać koszulkę z tego i tego sklepu, ale no nigdy w życiu nie wydam 89 zł na podkoszulek, czy 180 na bluzę. Ale jak mi ktoś kupi, to będę bardzo szczęśliwa. Czy w zeszłym roku dostałam paletę cieni, której sama w życiu bym sobie nie kupiła za tyle pieniędzy. To ja nie mam z tym problemu. Ja nie uważam, żebym nie była warta jakichkolwiek pieniędzy, więc... I jako człowiek, który uwielbia samego siebie. Jak mam wydać na coś 180 zł, to wolę sobie kupić grę na Playkę. Taka prawda. W sensie to tak, jak mam na coś wydać 180 zł, to się 15 razy zastanowię, czy to jest warte moich 180 zł. No, wiadomo. Na przykład od 7 lat tak mam z jedną paletą z Naked, że bardzo bym ją chciała mieć, ale ona kosztuje 250 zł. Czy ja chciałabym ją mieć za 250 zł?
No chyba nie. A jak jest u was z dawaniem sobie prezentów? Czy robicie z tego jakąś wielką pompę, czy po prostu się nimi, nie wiem, wymieniacie po opłatku? Jak to u was wygląda? Musimy zjeść kilka dań, nie? Zawsze zjadamy przynajmniej barszcz i chyba tak. Coś jeszcze tam. Barszcz, pierogi, jakieś tam kotlety. Coś tam takie bardziej tak. Na ciepło rzeczy. I później pod choinkę nurkujemy. W sensie tak naprawdę przed ciastem wymieniamy się prezentami. U nas jest bardzo dużo prezentów. Znaczy nie wiem jak teraz, bo od kilku lat jakby nie ten, ale zawsze jak ja jestem, to jest bardzo dużo prezentów. W ogóle kiedyś była taka sytuacja, że było biednie. Był bardzo ciężki rok, to jak Klaudia była mała. I naprawdę prezentem dla każdego była tabliczka czekolady i jakiś drobiazg, jeden, mały. Naprawdę małe rzeczy. I jak miałam pakować, a ponieważ byłam głównym, teraz już nie jestem, ale byłam głównym pakowaczem prezentów w domu. Teraz ja jestem. Teraz ty jesteś, przejęłaś ten obowiązek. Zostało na mnie zwalone. Nie, to nie przejęłam. Matka się ustawiła wygodnie. W każdym razie, jak zobaczyłam te rzeczy i zobaczyłam, że jest ich tak mało, a jeszcze była u nas rodzina, więc tych rzeczy było więcej niż zwykle, a i tak, znaczy w sensie osób było więcej niż zwykle, a prezentów i tak było mało, to stwierdziłam, że wiesz, wcześniej zawsze pakowaliśmy wszystko dla... Jedna osoba dostaje jeden prezent, do widzenia, tak? To idzie pod choinkę i jest fajnie. Nie. Wtedy wprowadziłam taką tradycję, że każda jedna rzecz jest pakowana osobno. I potem, nieważne co masz w środku, masz przed sobą górę prezentów, 5-6 sztuk, nie? I wszyscy są tacy, Boże, dostałem tyle prezentów. A nieważne, że w środku masz, nie wiem, kalendarz, tak? Albo jedną książkę. To jest fajne. To jest fantastyczne. Tak, to jest fantastyczne. Ponieważ u nas, na przykład my teraz zaczęliśmy spędzać więcej świąt z rodziną taty, ponieważ no ty wyjechałaś, nasz brat wyjechał i no po prostu nas została trójka, więc no też nie będziemy sami spędzać świąt, no bo to mimo wszystko są święta rodzinne. I u dziadków właśnie było zawsze tak, że wszystko się pakowało w jeden prezent. I w momencie jak oni przyszli raz na Wigilię do nas... Zobaczyli te wysypujące się spod choinki prezenty. Niby tyle samo dostali z prezentów, tak? Ale tych prezentów dostali faktycznie po 5-6 na głowę. To oni mieli takie, Boże, to tego tyle nie trzeba było. Ale z drugiej strony, to wiesz... Jeden prezent to była czekolada, drugi prezent to na przykład tak, była jakaś apaszka. Tak, bo to każda najmniejsza rzecz spakowana osobno. Prezent to był jakiś tam, wiesz, płyn do mycia, coś takie drobiazgi, tak naprawdę. Ale z tych prezentów no się robiło takie bardziej uczucie wow, nie? Niż jakbyś wszystko to zapakowało jako jeden prezent. To u mnie jest dokładnie tak samo. Ja mam bardzo dużą rodzinę, bo ja mam 3 siostry, z czego 2 już mają partnerów. Ja mam męża, plus jeszcze mamy, wiadomo, wujków, ciotki, dziadków i tak dalej, więc naprawdę u mnie święta są bardzo liczne. No i u nas też wpakujemy wszystkie prezenty oddzielnie i jest to robione celowo i z premedytacją, dlatego że u mnie prezenty są też już po kolacji, po cieście, do kawy, na sam koniec. I mój tata przebiera się za Mikołaja i każe nam śpiewać kolędy. I wszyscy śpiewają kolędy. I dopóki nie zaśpiewasz kolędy, to nie dostaniesz prezentów. Oczywiście jesteśmy zbierani jakimiś tam grupami do śpiewania tych kolęd, większymi bądź mniejszymi, ale no wiąże się to z dobrym, długim czasem śpiewania Last Christmas i innych wspaniałych kolęd. Mamy śpiewniki, więc jest cudownie. Hej, u nas tego nie ma. O, to jest fajne, bo u nas tego aż tak bardzo nie ma. Nie, my nie śpiewamy w ogóle. Nie, u mnie to jest tego cała tradycja i jest to bardzo głośne, bardzo zabawne i bardzo długie, bo tych prezentów naprawdę jest mnóstwo, no bo tak jak mówię, no też my pakujemy dla wszystkich osobno, wszyscy pakują dla wszystkich osobno i tego się naprawdę robi bardzo dużo. Wcześniej było tak, że na przykład grupowo powiedzmy, że kupowaliśmy prezenty dla rodziców. No teraz z uwagi na to, że każda z nas jest w sumie w innym miejscu na świecie, to każda z nas kupuje sama prezent. Więc to wszystkiego po prostu robi się jeszcze więcej. Tam Klaudia, my w tym roku robimy składkowe prezenty. Ja nie mam problemu z tym. W sensie ja nie mam ogólnie z tym problemu, ponieważ ja od paru lat robię za takiego koordynatora prezentów. Ja dzwonię do Klaudii i mówię, Klaudia, co w tym roku kupujemy mamie? I ona mi mówi, co kupujemy. Ja mówię, to ile mam dać? Tak, ja jestem tą osobą, która prowadzi magiczny notatniczek Klauduni, więc ja sobie po prostu otwieram mój kajecik w okresie świątecznym i przychodzi osoba i mówi takie, potrzebuję prezent dla X, a ja sprawdzam X, za ile pieniędzy? I ta osoba mówi, no tak do 60 zł. I ja tak, wiesz, przyjeżdżam po liście i mówię,
takie, to tu masz listę 5 prezentów, kup tej osobie. I to tak moi znajomi zaczęli to wykorzystywać, ponieważ oni zawsze wiedzą, że ja mam po prostu na każdą osobę jakąś listę prezentów i oni sobie po prostu, wiesz, przychodzą i mają takie, dzień dobry, poproszę prezent dla X. No, ale taka prawda. Ja mam za wielką frajdę z wymyślania prezentów. I skombinowania, co mogę kupić. Większość osób nie lubi robić prezentów, mimo wszystko mam wrażenie. Ja też mam frajdy z wymyślania, ale na przykład są osoby, którym siedzę i myślę. I siedzę i myślę i kurna nie jestem w stanie wymyślić. I to jest na przykład ojciec Klaudii. I ja mam takie, ja pierdzielę. Też do niej w zeszłym tygodniu czy 2 tygodnie napisałam, mówię, ja pierdzielę, no nie wiem co twemu ojcu. Wymyśl coś. Daj mi jakiś znak. A ja miałam takie, o, miło, że piszesz, lista prezentów. No, poważnie, są takie osoby, które po prostu nie jesteś w stanie wymyślić, bo jakby... Ja mam jedną taką osobę. Spółki, którą ja bym mogła wymyślić, to są książki o mniej więcej określonej tematyce, ale on ma tyle tych książek, że tylko Klaudia jest na bieżąco, co on ma, albo co chciałby mieć, więc bo ja generalnie nie jestem w stanie sama wymyślić, co, więc jak już wymyślę, że no dobra, to niech będzie książka, to idę do niej, mówię, ty stara, bo no, chciałabym jakąś książkę twojemu ojcu, ale nie wiem jaką, tej cynk. Tak, ja mam jedną osobę, której nie mogę nigdy kupić prezentu i zawsze mam takie, o Jezu. Kogo? Moją znajomą jedną, która... A, wiem, dobra. Nie lubi prezentów, które są ładne, które są... No takimi, no na przykład żadnej świeczki jej nie kupię, nie kupię jej żadnej ozdóbki, która będzie sobie stała. Ona chce prezenty, które są a. praktyczne, b. ona na tyle dobrze zarabia, że raczej nie są to prezenty, które będą kosztować około 30 zł. Więc o ile na przykład mam gorszy rok i robię wszystkim prezenty do 50, to na nią i tak wiem, że około 100 muszę wydać. Po prostu ze samego względu na to, że ona takie prezenty robi, taką ma półkę cenową i nie jestem tego w stanie przekroczyć. Bo jak jej powiem, że ej, robimy sobie prezenty do 50 zł, to ona by chyba na mnie zamrugała do mnie i miała takie, ale za 50 zł to ja ci mogę czekoladę kupić. Co jest tragedią trochę. Nie, ja mam tylko problem z jedną osobą, tak żebym sama miała coś wymyślić, jest to mój teść, ale tutaj na szczęście z odsieczą przebywa mój mąż, który zawsze potrafi znaleźć dla swojego ojca coś, jakiś idealny prezent. Rok temu była to płyta Zenka Martyniuka. To jest ten level prezentów, na który ja bym nigdy w życiu nie wpadła. Nie. Ja bym nie wpadła na to, że w ogóle nie oceniajmy. Coś takiego jak płyta winylowa Zenka Martyniuka. O Boże, winylowa. A co dopiero, żeby to nabyć. O tak, stara, winylowa. No to dobra, jako prezent winylowa, może być, okej. Dobra, szacunek, tak, no. Nie? Ale no ja zauważyłam, że na przykład nasza matka potrafi się bardzo ustawić, jeżeli chodzi o robienie prezentów. Tak. Na zasadzie, ja na przykład zamawiam prezent dla ojca i mówię, dobra, ja mam wypłatę za 5 dni, weź mi, wyślij hajsy teraz, cały prezent jest gotowy, zamówię, będzie coś tam. I ona mówi, dobrze, ale jak będziesz zamawiać, to zamów mi X. Będzie pod choinkę. Ja mam takie, okej. Okay. A my mamy już zaplanowany prezent, tak? I mam takie, już wszystkie prezenty są dla niej kupione. I ja mam takie, okej, okay, no dobra, no to kupię to i kupię X. I nie dość, że będę musiała za X dopłacić, to jeszcze nie mogę ją policzyć, że za X jej nie oddam. Tylko muszę jej oddać, no bo to jest niby prezent pod choinkę. Dołożę ci się. Tak, ale mam takie, ja też bym chciała się tak umieć ustawić. A jak ja próbuję zrobić coś takiego, no dobrze, zamawiasz Y, to mi też zamów coś tam, to ona ma takie, a pieniądze są? No fajnie, super, w drugą stronę to nie działa, nie? No niestety, chciałabyś mieć za dobrze. Dobrze, a co powiecie na temat nasz ulubiony? Jedzonko? Jedzonko. O, to może zanim jedzonko, to przygotowania. Czy u was ubiera się choinkę w samą Wigilię, czy wcześniej? Nie, no weź przestań, jakbym mogła, to bym ubrała 2 listopada. Ja szanuję wszystkie sklepy, które już mają w połowie listopada poubierane witryny i choinki. W ogóle ja bym tam mogła zamieszkać. Poważnie. Ja jeszcze nie mam ubieranej w tym momencie choinki, aczkolwiek moja choinka to zawiera tylko i wyłącznie światełko i wyciągnięcie z pudełka. Ale u nas w choinkę się odpowiednio wcześniej ubiera. Sylwia próbowała chyba 3 czy 4 lata pod rząd ubierać w Wigilię. Nie, raz tylko. Stwierdziłam, że absolutnie. Niezbyt to wychodziło. Ja raz ubierałam choinkę w Wigilię, to było... Znaczy ja się kłóciłam z matką milion razy, że mamo, ubierzmy choinkę w Wigilię, to jest tradycja. No co mama?
chyba ocipiałaś. Przecież ubieranie choinki w Wigilię to jest zabieranie czasu, który mamy przeznaczony na co innego. No więc dobra, zgadzałam się, chcąc, nie chcąc. I mi się wydaje, że więcej niż raz próbowałaś ubrać w Wigilię. Próbowałam, tak, ale nigdy mi się to nie udało. W domu rodzinnym ani razu. Nie no, raz jak Julka była mała, to ci się udało. A to tylko dlatego, że przyjechałam w przeddzień Wigilii. Ja tak strasznie jęczałam mamie, żeby mi zostawiła choinkę do ubrania. Że mi zostawiła tą choinkę do ubrania i ubierałam ją faktycznie w Wigilię. Ale to było tylko spowodowane okolicznościami, a nie dlatego, że ona była taka chętna do tego, bo wcale nie była chętna i ta choinka już stała ze światełkami. A. Ja ją tylko ubrałam, bo tak, żeby od zera zacząć, to nie. I raz, jeden jedyny, miałam żywą choinkę, bo ja zawsze płakałam mamie o żywą choinkę. Ja strasznie chciałam żywą choinkę. Mama mówiła zawsze, chyba zwariowałaś, żywa choinka postoi 2 dni i do śmieci. Choinka ma stać do połowy stycznia, albo nawet do końca. No ja miałam takie, dobra, to nie. I zawsze u nas była sztuczna choinka. I parę lat temu, 3 albo 4, była taka akcja we Wrocławiu, że na rynku rozdawali choinki za darmo. Żywe. No więc znajomi, którzy pojechali sobie po taką choinkę, tam była kolejka jak 150, więc oni dla nas też wzięli choinkę. I to było w przeddzień Wigilii. No i tą choinkę ubrałam w Wigilię faktycznie, żywą, więc żeby ona mogła postać chwilę i tak dalej. Posiadanie żywej choinki przy kominku, w którym się pali, to nie jest dobry pomysł, bo ona leci szybciej niż samolot. W sensie to się trzyma na drugim końcu pomieszczenia z dala od choinka. U was nie da się za bardzo trzymać na drugim końcu pomieszczenia. U nas pomieszczenie jest przede wszystkim za małe, żeby trzymać na drugim, znaczy nawet trzymanie na drugim końcu pomieszczenia niewiele daje, zwłaszcza, że na drugim końcu pomieszczenia są drzwi na taras, więc od tarasu, od tych drzwi, od tej szyby idzie cholerę zimno, a tutaj od kominka idzie w cholerę ciepło, więc ta choinka po prostu miała takie już po 3 dniach, nie? Więc choinka zatrzęsła się i zdechła. Tak, dokładnie. Więc ja po prostu zrezygnowałam z żywych choinek i wróciłam do sztucznych. Przyznając mamie rację, chcąc, nie chcąc, ale żeby było zabawniej. Byłam w zeszłym tygodniu u naszego brata, pojechaliśmy do sklepu w niedzielę po zakupy i tam były jakieś choinki, coś tam i właśnie nasza bratowa przyszła, zapytała się, choinka żywa czy sztuczna? A my oboje z bratem, sztuczna! Nie wyprzemy się siebie. Nie. Także nie, choinkę nie ubiera się u nas w Wigilię. Tak, to ja jeżeli chodzi o choinkę, to jestem fanką żywych choinek. U nas w mieszkaniu rodzinnym, ponieważ jest osobny pokój, który zawsze jest chłodny, w sensie to jest ten, który ja miałam przez większość życia. Ja też. Tak, i ty też. To tam generalnie jest chłodniej i tam choinka się całkiem spoko trzymała, nawet do połowy stycznia wytrzymała, według standardów naszej matki. Aczkolwiek to ile było tam zamiatania, odkurzania i jak bardzo ona była kłująca przy ubieraniu i szczerze nie warto. Witam w rodzinie sztuczno-choinkowej. A jak u ciebie, Kons? Zawsze żywa choinka. U moich rodziców zawsze jest żywa choinka i to jest żywa choinka cięta, taka duża, bo oni mają duży dom i zawsze jest ubierana wcześniej, nie w Wigilię, nigdy nie ma na to czasu. Jeśli chodzi o moich teściów, to oni zawsze kupują małą choinkę w doniczce i ta choinka później po świętach ląduje u nas na działce. Ty masz już las? Czyżbyście odhodowali tam choinki? Tak. U. To znaczy powiem tak, no po ślubie jestem 3 lata, więc... A jeszcze nie macie lasu. Tych choinek są chyba ze 3, nie? Nie wiem, 2 chyba. Bo jedna się chyba nie przyjęła. Ale że rozumiem, że za parę lat będziesz mogła sprzedawać choinki. Tak, tak. Znaczy to moja babcia się tym zajmuje. Generalnie, że tak powiem, wpadnę do ciebie z siekierą i nie będą to mordercze czyny. A u nas w mieszkaniu ja nie ubieram choinki. Jak jeszcze mieszkaliśmy na poprzednim mieszkaniu, to miałam taką malutką, którą wyjmowałam i stawiałam na szafie. Mam 2 koty, ale niestety skończyła źle. W sensie została brutalnie ściągnięta z szafy. Więc w tym mieszkaniu stwierdziliśmy, że nie będziemy się w to bawić, bo to nie ma sensu, bo i tak one ściągają tą choinkę, i tak próbują ściągnąć te lampki, więc my nie mamy ozdób świątecznych w mieszkaniu praktycznie żadnych i żyjemy. No ja mam taką bardzo estetyczną choinkę. Moja choinka jest sztuczna, zrobiona z czarnego włosia, który się trochę mieni. Fajną masz, fajną. Widziałam. I jest ona ozdobiona zazwyczaj tylko i wyłącznie lampkami, więc no to nie jest za bardzo bogata choinka, ale wszyscy zawsze przychodzą i mają takie, wow, ale ona fajnie wygląda i ja zawsze mam takie, no wiem, dlatego ją kupiłam. Bo jestem ucieleśnieniem skromności, jak wszyscy wiedzą. Dokładnie tak. A jak z gotowaniem? Raczej nie gotujecie wszystkiego w Wigilię. Nie, u nas nasza babcia miała taką tendencję, że wszystko robiła w Wigilię.
i siadała do tego stołu umęczona, wkurzona jak 150. I to były jeszcze jej urodziny. To były jeszcze jej urodziny, bo nasza babcia miała w Wigilię urodziny. Więc generalnie masakra to była. I w momencie, kiedy tylko dorosłam na tyle, żeby móc pomagać w kuchni przy przygotowaniach świątecznych, to zaraz żeśmy z mamą szybką akcję zrobiły i nagle, wiesz, połowa listopada, a my już lepimy uszka, nie? I babcia tak na nas podejrzliwie patrzyła, co my z tym będziemy robić. A my żeśmy te uszka, wiesz, przygotowały, zamroziły i elegancko. Tak, a to wtedy był jeszcze ten okres, kiedy w piwnicy stała taka wielka lodówka. Tak. W której można było wsadzać wszystkie rzeczy i generalnie ciało ukryć. Mm. Tak, można było. Ciekawe, co się z nią stało. Może znaleźli to ciało. Może znaleźli to ciało. Ktoś wywiózł to ciało w jakieś bezpieczne miejsce. W każdym razie, tak, u nas przygotowania od tego momentu, kiedy zrobiłyśmy to ukradkiem któregoś roku z mamą, to potem już co roku było tak, że właśnie zaczynałyśmy wcześniej, planowałyśmy już w połowie listopada właśnie co, kiedy, jak zrobimy, lista rzeczy, które będziemy musiały kupić, lista rzeczy, które mogą stać na przykład, no bo jak kupię sobie, nie wiem, mak, to on może stać, tak? Nie musi, jak suchy jest. Nawet masę makową, jak się kupi, to ona może stać. Takie rzeczy, które można kupić dużo wcześniej, tak żeby na przykład w grudniu, przed samymi świętami, na te jakby jedzeniowe sprawy nie wydawać dużo więcej pieniędzy, tak? No ja powiem wam tak, że jeśli chodzi o mnie, to ja od jakichś 5 lat jestem ustawiona w życiu, ponieważ mam 2 wigilie i zawsze w wigilię pracuję, ponieważ pracuję w handlu. Świetnie. Mniej więcej od 6 lat, bo 3 lata pracowałam w sklepie jubilerskim, więc tam w ogóle był kosmos, wiadomo jak to jest przed świętami z biżuterią. O Boże, tak. Zabłyskało mi więc przed ja oczami. Cały tydzień przed samą Wigilią, niemalże cały tydzień, dzień w dzień. I mniej więcej w tym samym czasie zaczęliśmy spędzać właśnie święta zarówno z Piotrka rodziną, potem z moją rodziną. Więc ja wychodziłam z pracy, jechałam do moich teściów, siadałam do jednej Wigilii i wieczorem wychodziliśmy od teściów i jechaliśmy do moich rodziców już na ciasto, prezenty, kolędy, etc. Więc ja na Wigilię nie robię absolutnie nic. To się umiesz ustawić. Tak, ale i moja teściowa, i moja mama zawsze jest przygotowywane wcześniej, po prostu nie ma na to czasu. W samą Wigilię, no tego jest po prostu za dużo. Ale teraz jedyne, co od w sumie jakieś 5 lat robię na Wigilię, to pierniczki i babeczki z maku. I to tyle. O, babeczki z maku, poproszę przepis. Takie super, mafinki makowe z bakaliami. Świetnie, świetna sprawa. Przepis. U mnie nikt nie umie robić makowca, więc tak, możemy podlinkować w opisie odcinka, polecam. My na przykład z potraw tak naprawdę robimy... Ho, 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 czego my nie robimy? U nas zawsze musi być 12 dań. Przynajmniej. To ustalmy, że tak, zawsze. Znaczy 12 musi być, ale zależy jak się je liczy. 12 dań to jest takie, wiesz, bieda, nie? No nie, nie musi być 12, tylko zależy jak liczysz. Czy liczysz barszcz i łóżka osobno, u nas nie. Osobno. Czy liczysz placki i sos osobno, u nas nie. U nas osobno mama teraz liczy. No jej, popsuliście się. Aczkolwiek i tak zazwyczaj wychodzi z 20 tych rzeczy, więc mam takie, no nieważne, nie? Bo ja dbam o to, żeby była odpowiednia ilość różnych rzeczy, bo ja różne rzeczy lubię jeść. No oczywiście, że tak. Ja też. To są te święta, które najbardziej lubimy dla jedzenia. Ale z takich przygotowań wcześniejszych, to ja na przykład najwięcej się przygotowywać rzeczy na święta nauczyłam u Sylwii. No, czyli u mnie. Czyli u ciebie. Bo jak przyjechałam do ciebie kiedyś na święta, to akurat twoje dziecko miało szansę zachorować i mnie zostawiłaś z... Tu masz listę rzeczy do zrobienia. Tu masz przepisy. Jadę do szpitala do dziecka, no. Bo mój mąż był z dzieckiem w szpitalu i tak. Ja jeździłam tam do nich, więc generalnie Klaudia siedziała i gotowała, a potem pojechałaś do domu, nie? I ty chorowałaś w święta. Potem pojechałam do domu i przechorowałam całe święta. To się zaczęło od grypy żołądkowej mojego dziecka, u którego się poprawiło, po czym się pogorszyło i trafiło do szpitala. Więc ja powiedziałam do mojego męża, że absolutnie nie ma szans, żebym ja tutaj w tym szpitalu została, bo jest 3 dni do świąt i ja muszę przygotować święta. Więc on został z dzieckiem w szpitalu. Ja wtedy chyba miałam wolne z pracy, więc rano byłam w domu, przygotowywałam święta, potem siadałam w auto, jechałam na drugi koniec Wrocławia do szpitala i spędzałam tam czas. On w tym czasie... Jaki drugi koniec Wrocławia? To nawet we Wrocławiu wtedy nie mieszkałaś. No dobra, ale musiałam przejechać przez pół Wrocławia, żeby dojechać do tego szpitala, nie? Więc generalnie jeszcze miałam dalej, nie na tym końcu to było. I on w tym czasie, jak ja jechałam do szpitala, jechał do pracy, tak sobie załatwił, że na te parę godzin jechał do pracy, wychodził z pracy wieczorem późnym,
przyjeżdżał do szpitala, żeby zostać z dzieckiem na noc. Ja wracałam do domu na noc, robiłam inspekcję, co Klaudia zdążyła zrobić i rano od nowa. I tak przez 3 dni. Nie, no jakie rano od nowa? My siedziałyśmy jeszcze wtedy tak do pierwszej, drugiej w nocy. Tak, bo żeśmy siedziały jeszcze w nocy i robiłyśmy różne rzeczy. Także no to było na wariackich papierach strasznie. Po czym Klaudia pojechała na święta do domu. Przed dzień Wigilii mnie odwiozłaś na dworzec. Ja już na dworcu się czułam tak średnio. Jak dojechałam do miasta rodzinnego, to już miałam taki totalny zgon. Po czym doszłam do domu, mama powiedziała, blado wyglądasz. Ja poleciałam do łazienki, no, przeżyć wszystkie etapy choroby żołądkowej w 5 sekund, po czym przebrałam się w piżamę, położyłam się do łóżka i ocknęłam się na drugi dzień świąt. No. W sensie mam wrażenie, że moje zwłoki ubrali w sukienkę i zawieźli do babci na Wigilię, ale chyba już na pierwszy dzień świąt tego nie próbowali zrobić, bo wszyscy mieli takie, wow! Wyglądasz jak trup. Więc jeszcze z ciekawostek z tego właśnie roku jest taka, że mój mąż ostatniego dnia, czyli w Wigilię, jak pojechałam po nich tam, żeby ich odebrać z tego szpitala, bo uparłam się, że dziecko musi być w domu na święta, nie spędzi święt w szpitalu, więc porobili jej tam wszystkie badania i wypisali ją, więc zawiozłam i nie, ja ich nie zawiozłam, bo ja jeszcze szykowałam rzeczy i mieliśmy spędzić święta u teściów. I szykowałam rzeczy i tylko wisiałam na telefonie, czy on już tam odebrali go z tego szpitala, czy nie. Po czym przyjeżdżam do moich teściów, do Wrocławia i wchodzę do mieszkania i dowiaduję się na wstępie, że mój mąż jest chory. No to pytam się, gdzie jest. No to mi wskazali miejsce, gdzie leży, do Górywa. I weszłam tam i mówię, jadłeś coś, a on, dostałem kompotu z suszu. Także na chorobę żołądka dostał jeszcze kompot z suszu, więc powiem ci, było wesoło. No ja dostałam barszczu od babci. No ale kompot z suszu działa tak, że wiesz, wymiatająco, nie? Ale właśnie, barszcz czy grzybowa? Barszcz. Barszcz. Boże, jak ja wam zazdroszczę. Aczkolwiek u nas od kilku lat się robi grzybową. Rybną też ja się robi. Bardzo mocno nalegam, żeby była grzybowa. Ale w tym roku chyba nie uda mi się grzybowej przepchnąć, więc poprosiłam, żeby do rybnej było dorzucone parę grzybów, żebym mogła udawać, że to jest grzybowa. A tak, bo od paru lat, no już od dobrych paru lat mama robi też rybną, także u nas dużo zup jest na Wigilię. U nas rybna zawsze była, w sensie ja pamiętam bardzo dawno rybną. Nie, nie była zawsze, tylko ty pamiętasz, że była zawsze, ale ona nie była zawsze. No, ja pamiętam. Nie, to u mnie na obu Wigiliach jest grzybowa. A ja nie jestem wielką fanką zupy grzybowej. I mean, raz w roku zjem i jest dobra, ale wolałabym barszcz. I nie wiem, jakoś tak wolałabym barszcz. To ja jestem fanką wszystkich rzeczy z grzybami, po prostu. Ja niekoniecznie. U nas się robi, bo wcześniej wspominałam, że kotlety, więc tak jakby kogoś dziwiło, to kotlety nie są mięsne, to są kotlety z ziemniaków i się je z sosem grzybowym w dwóch różnych wydaniach. Tak, zależy którą, znaczy mama wzięła ode mnie przepis już na ten mój grzybowy, więc... Tak, nawet już nie próbuje się ze mną kłócić, że zrobi tylko jeden sos grzybowy. Ona ma takie, dobrze, no to 2 garnki sosu grzybowego, kotlety ziemniaczane, już się poddała. 3 lata próbowała walczyć z kotletami grzybowymi i wszyscy mieli kotlety grzybowe. No. Także ja z grzybami to wszystko zjem. W sensie zjem, wyliżę talerz i jeszcze powiem, że było dobre i gdzie więcej. No ja właśnie, ja mam ten problem, no, że ja uwielbiam jedzenie na Wigilii, ale nie przypadam za grzybami. Więc moje ulubione jedzenie na Wigilii to są pierogi ruskie. O, to tak. U nas się nie robi w ogóle ruskich. To mojego męża babcia robiła pierogi z kaszą gryczaną i z serem białym. Pierwszy raz w życiu jadłam u nich to na Wigilii. To i zakochałam się w tych pierogach i po prostu... I potem moja teściowa wiedziała, jak już babcia mojego męża nie żyła, to moja teściowa zawsze wiedziała, że na święta dla mnie musi być trochę pierogów takich, bo ja uwielbiałam te pierogi po prostu. A jadacie karpia? Ja jadam, ja uwielbiam karpia. Ja i jadam karpia tylko w święta, bo teoretycznie można w ciągu roku też, no ale generalnie to jest karp, to jest świąteczne danie, nie? I ja w ogóle. Więc ja jadam czasami paluszki rybne, a jak mogę, to zastępuję to potrawiam i z grzybem, więc... Pamiętam, jak spędzałaś u nas święta i właśnie robiłam dla ciebie i dla mojej córki paluszki rybne.
Nie, ja uwielbiam wszystkie ryby, absolutnie. No ja też jestem rybna. Więc zjem każdą rybę poza śledziem. No co ty? O, my takiego dobrego śledzia robimy. W moim domu rodzinnym robi się 6 rodzajów śledzi. A ja nie jem śledzi, mój mąż nie je śledzi, moja babcia też nie je śledzi, więc ja mam takie, dlaczego? Dlaczego co roku mi to robicie? Ej, dobry śledź jest zły. To możesz wpaść kiedyś do nas, u nas się robi 3-4 rodzaje karpia? Tak. I Konstancja totalnie powinna do nas wpaść na święta. I ryba w sosie szarym i robi się rybę smażoną i czasami w galarecie. I czasami robię pieczoną taką z grzybkami. Tak, nie dość, że barszcz, to jeszcze ryba. Nie, u mnie się robi jeden rodzaj karpia. Wiesz, co się robi? Co się robi? I robi się śliwki zalewane winem. A, i robi się śliwki zalewane winem pod bitą śmietaną. Migdałami i bitą śmietaną. No, polecam. A jakie robicie ciasta? Zawsze makowiec. Ja mam przepis taki, który już od kilku lat zawsze robię i jest bardzo dobry. Zawsze sernik, no bo to standard. Ale taki klasyczny sernik. Bez spodu. W sensie... Sam ser. Aha, okay. Taki lubimy. A czy wiesz co? Ser, ewentualnie rodzynki. Tak, ale czasami mama próbuje przecisnąć. A może inny sernik w tym roku, ale jeszcze jej się nigdy nie udało. W sensie nie wiem, bo z tobą jej się nigdy nie udało. No nie, bo zawsze ja robię ten sernik, więc robię po mojemu. A ja nie lubię sernika, więc ja mam takie, co mi każesz zrobić, to ci zrobię. Nie, ja generalnie nie lubię sernika, który zawiera ciasto. Czy spód, czy coś tam, nie. Sernik to ser i ma być ser już. Koniec. Więc ja taki najbardziej lubię. Ja generalnie nie lubię sernika, więc to po prostu się ogranicza do tego, że nie lubię, mogę zrobić. A u ciebie, Kons? Ja uwielbiam sernik. No witam w klubie. U mnie są co najmniej 3 rodzaje sernika. Będę mówić teraz o świętach, tak mówimy, u mnie w domu rodzinnym. U mnie jest zawsze sernik tradycyjny, to się chyba tak nazywa. U mnie jest zawsze seromak. O Boże, kocham seromak. Tak, jest jeszcze jakiś jeden sernik, to zależy jaką fantazję w danym momencie ma moja siostra. Jest zawsze piernik staropolski, w którym absolutnie zakochał się chłopak mojej siostry, który jest z Austrii. Więc tak, więc zawsze jest piernik staropolski, zawsze jest jeszcze jakieś ciasto, też na pewno jest jeszcze. Któregoś roku, to jest absolutnie moja ulubiona historia świąteczna, moja siostra robiła ciasto przekładane kremem z rumem. Nie pamiętam już, jakie to było ciasto. Pamiętam, że kupiłyśmy rum do tego ciasta, oczywiście. No i wlałyśmy sporą ilość tego rumu do tego kremu. No i tak jak mówiłyście o posiadaniu chłodnego pokoju w mieszkaniu, u mnie w domu rodzinnym jest graciarnia, w której przez całe święta jest otwarte okno i robi zalodówkę. No i nasz najmłodszy kot wszedł do tej graciarni, jak była otwarta, no i tak parę godzin później moja siostra wchodzi tam zanieść coś i tak patrzy, że tak trochę brakuje kremu na tym jednym cieście. No i miała takie, czy coś spadło na to ciasto, czy jak? Po czym chwilę później z graciarni wyłania się kot i idzie zygzakiem. Doszedł do kibla, napił się wody z kibla i zasnął w progu. Więc polecam, to był wspaniały rok, upiłyśmy kota. Jeśli chodzi o zwierzęta, które się upiły, to absolutna dygresja. Byłam kiedyś z mamą i z naszym bratem, jeszcze Klaudia nie była w planach 5-letnich. Byliśmy w Bieszczadach u mojego chrzestnego, no i tam urodziny, tak? I tam było dużo dzieci, dużo dorosłych, generalnie tam, to był taki otwarty dom, tam się dużo ludzi zjeżdżało. I któregoś dnia robiłyśmy coś, agrest przebierałyśmy, bo oni mieli duży ogród i oni tam mieli dużo owoców różnych i tego. I chyba agrest żeśmy przebierały. Ja, mama, ciotka i jeszcze ktoś, 4 osoby, 4 baby. I żeśmy coś gadały i jakieś stwierdziliśmy, że trzeba to oblać. Nie pamiętam, na jaki był temat. Mniejsza z tym. Trzeba to oblać. No więc zawołałyśmy wujka przez okno i on się tam wychylił. Ciocia powiedziała, żeby dał szampana. No więc on tego szampana dał swojemu synowi, który nie wiem co robił, fikołki na tych schodach czy coś. W każdym razie jak nam przyniósł tego szampana, a siedziałyśmy pod taką jabłonką, jak nam przyniósł tego szampana i otworzyłyśmy tego szampana, to takiego prysznica to jeszcze nie widziałam. A tam chodziły kury. O, to wszystko poszło na tą jabłonkę i na tą ziemię. I słuchajcie, jeszcze tak pijanych kur to ja w życiu nie widziałam. Masakra, myśmy taką polewkę, nam już naprawdę, nawet nam nie było szkoda, że ten szampan się zmarnował, bo po prostu miałyśmy takie widowisko kur pijanych, chodzących w kółko, albo zataczających się i wpadających na siebie, że masakra po prostu. Także tak. Dygresja a propos pijanych zwierząt. Tak, to dygresja 2 a propos pijanych zwierząt. Bo też miałam w planach wtrącić, ale się wtrąciłaś pierwsza. Moja znajoma mieszka na Mazurach i oni mają tam łosie. I ona miała jabłonkę, która rosła na jej
posiadłości. I kiedyś w okresie świąt ona zjechała sobie tam na swoją wieś i leżały takie bardzo opadłe, już przegniłe owoce z jabłoni i w środku nocy im się wdarł łoś na posiadłość i się nażarł tych zgniłych jabłek. I w środku nocy, tak jakaś druga, trzecia nad ranem, połowa wsi została obudzona przez dzikie wycie, ponieważ łoś przerzucił się przez żywopłot tej znajomej na posiadłości. Przeskoczyć i mu nie wyszło. I był nachlany na 150 i ani w prawo, ani w lewo, ani do przodu go popchnąć, bo nie chciał iść, ani do tyłu go popchnąć, bo nie chciał się wycofać, więc chyba z 6 czy 7 chłopa w środku zimy, w śniegu po prostu, wiesz, z tymi rozkopanymi jabłonkami, gdzie on te zgniłe owoce pożarł, próbowali go przepchnąć przez ten żywopłot i w końcu w pewnym momencie, tak o 5 czy 6 nad ranem, stwierdzili, że chyba nie ma sensu, to zbierzmy się w domu jednego z nas, napijmy się herbaty, pomyślmy, co można właściwie z tym łosiem zrobić. W momencie, kiedy oni tak sobie myśleli, co z tym łosiem można, to łoś sobie poszedł. No, tak myślałam, że tak będzie. Także... Łosie. Pijane zwierzęta. Nawalone łosie. Więc tak w temacie. U was w Wigilię się pije alkohol, czy nie? Kiedyś się nie piło wcale. Potem było tak, że się piło jakieś adwokata, takie rzeczy, ale tylko po kolacji już do ciasta. Potem ojciec Klaudii zaczął robić nalewki, więc zaczęło się pić nalewki, ale nie pije się tak stricte alkoholu do samej kolacji, tylko po kolacji już do kawy można się napić. Jedna Wigilia była dość taka konkretna w tym kierunku, ale wtedy siedzieliśmy z moim bratem i z mamą do drugiej czy do trzeciej, ale dużo żeśmy wtedy wypili. Ale dopiero po kolacji. I sami siedzieliśmy już wtedy. Generalnie no w tym momencie mama mocno pilnuje, żebyśmy raczej jak wino, to na przykład jedną butelkę przez cały wieczór. Jak nalewki, to tak maksymalnie po 2 kieliszki, więc bardziej w Wigilię pilnuje. Ale się nigdy nie upijaliśmy, pierwszy, nie? Drugi dzień świąt to już w ogóle, nie? U moich teściów się pije, co było dla mnie ogromnym szokiem. No, u moich też się piło. Znaczy, no nie pije się dużo, nie? Ale no powiedzmy, że ja tą butelkę wina z teściową i z moją babcią wypiję do tej kolacji. Ale to było dla mnie ogromnym szokiem, bo u mnie w domu rodzinnym do Wigilii i do ciasta i dopóki, powiedzmy, są święta, to się nie pije w ogóle. Dopiero jak już wszystkie zaczęłyśmy być pełnoletnie z moimi siostrami, to dopiero wtedy już na etapie, w którym dziadkowie już pojadą do domu, znaczy babcia już pojedzie do domu, już zostajemy w takim mniejszym gronie, no to wtedy najczęściej pijemy whisky i najczęściej siedzimy do rana. Praktycznie rzecz biorąc, przy tej whisky i mamy sporo różnych dziwnych rzeczy, które robimy po Wigilii tak świątecznie, ale jeszcze zostając w temacie Wigilii, opłatek? O Boże, najgorsza rzecz. Mówiłyśmy o najprzyjemniejszej rzeczy, czyli o jedzonku. Nie, proszę cię, to jest najgorsza rzecz na świecie. To jest okropna, to jest najgorsza, okropna rzecz. Kto to w ogóle wymyślił? Dobra, jeszcze jak masz najbliższą rodzinę, fakt, ale kurde, że jak musisz... nie masz najbliższej rodziny, tylko masz więcej osób, to tak. Wymyśl kurde życzenia. O, to może zróbmy disclaimer, bo tak wcześniej o tym rozmawiałyśmy przed odcinkiem. Czy u was święta są... Boże, czuję się jakbym ja prowadziła ten odcinek. Dajesz. Czy u was święta są takie bardzo nastawione na religię, czy bardziej nastawione na tradycję? No bo też ten opłatek i też rozmawiałyśmy wcześniej, Klaudia, wspomniałaś, że u ciebie się zaczęło czytać Pismo Święte przed posiłkiem. Tak. To zależy, z kim spędzamy, tak? Z jakiego punktu widzenia wychodzimy, jeśli chodzi o święta? Bo ja na przykład, ja wychodzę z rodziny bardzo głęboko wierzącej i moja mama jest jedną z najbardziej wierzących osób, jakie znam, ale jednocześnie jest jedną z najinteligentniejszych osób, jakie znam w ogóle. I u mnie zawsze się czyta Pismo Święte przed Wigilią i u mnie te święta są takie właśnie i opłatek i wszystko nastawione tak bardziej pod wiarę i pod celebrowanie nie tylko tradycji, ale też
kwestii wiary, jakie są w tym, co mnie niezbyt dotyczy jako osoby kompletnie niewierzącej. U moich teściów jest właśnie raczej bardziej tradycyjnie, tam nie ma żadnych tam odniesień do Boga poza, nie wiem, kolędami w radiu. W sensie, okej, to może ja zacznę, ponieważ wspólnie z Sylwią mamy wspólne doświadczenia. No. Nasza część rodziny, czyli część od naszej mamy, była świecka i babcia była w ogóle osobą niewierzącą, więc u nas bardzo dużo się tak tradycyjnie obchodziło. Tak. I mam wrażenie, że na nas to też przeszło, że my bardzo tradycyjnie chcemy obchodzić święta, ale dla nas to się nie wiąże w jakikolwiek sposób z wiarą. I w momencie, w którym babcia umarła, czyli nasza, moja i Sylwii babcia wspólna, i ja zaczęłam chodzić do tej babci, która jest od mojego taty, to wtedy zaczęliśmy obchodzić bardziej święta w taki sposób religijny. Czyli zaczęliśmy czytać Biblię, co nigdy wcześniej u nas się nie zdarzało. Pierwsze dwa święta to chyba miałam taki totalny szok na zasadzie. Pierwsze święto to akurat dziadek czytał, więc ja miałam takie wow, tak można. A za drugich świętach jak mi wręczyli Biblię z zaznaczonym fragmentem i powiedzieli tu czytaj, to ja miałam takie co? A co? Więc troszeczkę nie byłam na to przygotowana i ta taka bardzo religijna otoczka świąt mi nie do końca odpowiada. Dla mnie święta są przeżyciem tradycyjnym. To jest kwestia tego, jak my po prostu jako Polacy obchodzimy tradycje i jak ja bym chciała obchodzić tradycje, a nie to jest kwestia tego, jak ja wierzę, no bo tak. Ja jestem tak naprawdę w gruncie ateistką, bardziej agnostyczką, więc jak kto przechodzi, to jest jego wola i jego tak naprawdę pragnienie. Wszystkie drogi są okej, ale moja droga jest bardziej agnostyczna, więc ja lubię tradycyjnie przechodzić święta. Czytanie Biblii nie do końca mi odpowiada, dzielenie się opłatkiem i wymyślanie życzeń dla osób, które 90% czasu w ciągu roku mam w dupie. Tak. Dokładnie. Po co? W sensie ja nie bardzo wierzę w to, że oni mi życzą wszystkiego dobrego, bo ja w sumie nie życzę im wszystkiego. W sensie życzę im wszystkiego dobrego jako człowiekowi, z którym nie mam nigdy więcej mam mieć nic do czynienia, więc... To nie jest takie osobiste, tak? Nie jesteś w stanie złożyć osobistych, takich naprawdę pełnych życzeń osobie, którą widujesz raz albo dwa razy w roku, tak? Zgadzam się. Tak, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No, to takie... Najgorzej. W sensie mam wrażenie, że ja osobom, z którym rozmawiam czasami przez telefon na infolinii, jestem w stanie złożyć bardziej personalne życzenia niż niektórym członkom naszej rodziny. Przykre, ale prawdziwe. Tak, się zgadza. Dla mnie to jest po prostu piekło introwertyka, bo ja na przykład, nie wiem, nie mam problemu, żeby rozmawiać sobie z moją ciocią, czy z moją teściową, czy z kimś takim, tak personalnie złożyć życzenia, ale po prostu jak dostaję ten opłatek i mam te 15 minut na obskoczenie wszystkich, bo musimy już usiąść do kolacji, bo już ta zupa się grzeje, to mam takie, Boże, bo czemu my to robimy? Dlaczego? Po co? Nie możemy wszyscy grupowo sobie życzyć wszystkiego najlepszego, a nie powtarzać to 15 razy. Witaj w klubie. Po prostu to jest dla mnie najgorszy moment. Ale wiesz, że mi się raz udało przez jedne święta, jedne cudowne święta, które były chyba jak, nie wiem, babcia czy jeszcze żyła, ale w każdym razie jeszcze święta przed spędzeniem świąt z rodziną mojego taty, to mi się udało takie jedne święta sprawić, że nie braliśmy opłatka, tylko tam wzięliśmy każdy po kawałku opłatka i mieliśmy takie, no to wszystkim obecnym wszystkiego najlepszego i zjedliśmy po prostu po kawałku i normalnie się zaczęła kolacja. I mam takie, że dlaczego tak się nie robi? Powinno się tak robić. No, także u mnie było to samo, znaczy co u Klaudii jakby z wiadomych względów. A potem spędzałam dwa razy święta z moimi teściami. To były absolutnie najgorsze święta w moim życiu, dlatego że u nich się pije. U nich się pije bez opamiętania w święta, w Wigilię, już przy stole. U nich były osoby palące przy stole, które wychodziły każda osobno. Cała rodzina przy stole zebrała się może na 10 minut w ciągu całej Wigilii. I to tak z przerwami, nie że 10 minut jednym ciągiem, tylko tak tu minutka, tam minutka, dlatego że zawsze ktoś był gdzieś out. I to mi się tak nie podobało totalnie. U nich prezentów się nie pakowało, u nich się prezentów pod choinkę nie dawało, tylko się wręczało tak o niezapakowane prezenty, albo co gorsza potrafili dać na przykład w reklamówce takiej ze sklepu. To był dla mnie szok.
po naszej rodzinie, gdzie się właśnie bardzo dbało o takie tradycyjne rzeczy, to miało mieć oprawę, to są święta, tak? To miało mieć oprawę, miało wyglądać, miało być, wiecie, blask i miało być fajne. Tak, miały być ciasteczka cynamonowe, lukrowane domowo. No, tam lukrowane nie zawsze, bo czasem nie zdążamy. Wszystkie serpentynki inne takie. Ale wszystko ma być ładnie, stół ma być ładnie ustawiony, wszystko z dbałością o szczegóły, a tutaj po prostu to była taka, no, standardowa impreza, nie? I generalnie, no nie, bardzo nie. Poza pierogami to nie wyniosłam z tych wigilii nic. I raz jeden byłam na wigilii u mojego taty, bo mój tata nie mieszka w Polsce i tam też było fajnie. Tam mi się podobało tak samo. Było inaczej niż u nas, ale było w podobnym stylu. A na jakiej zasadzie było inaczej? On mieszka też za granicą i tam też nie było tak, że była sama rodzina, tylko też byli znajomi na wigilii. Jakby Polonia obecna gdzieś tam w okolicy, ci ich znajomi z Polonii się zebrali i zrobili wspólną wigilię. Także to było bardzo miło, bo było dużo ludzi po prostu. Natomiast jeśli chodzi o prezenty, no to prezenty wręczało się tylko między sobą, najbliższej rodzinie, jakby tam tym znajomym już nie. Oni też między sobą wymieniali. Nie były prezenty pod choinką. No bo wiadomo, przy takiej ilości ludzi i tak dalej, którzy, no, nie wymieniamy się wszyscy sobie wzajemnie, tylko w swoich grupkach. Natomiast było śpiewanie kolęd, to było fajne, bardzo mi się podobało. Moja macocha bardzo lubi śpiewanie kolęd, więc tam się śpiewało kolędy. Ona jest bardzo religijna, ale ona nie naciska. Tam się nie czytało Biblii przed Wigilią. Natomiast, no, było bardzo ciepło przede wszystkim. To mi się podobało, że to było takie ciepłe, serdeczne, zupełnie inaczej niż u moich teściów. Co jeszcze? Ona jest z Wielkopolski, więc robiła inne potrawy niż u nas się robi. Tak, w Wielkopolsce są inne potrawy na pewno. Tak, robiliśmy taki miks. Ja robiłam nasze, ona robiła swoje i zrobiliśmy taki miks. Jej smakowały nasze, mi smakowały te jej i no było fajnie, inaczej. Ale tak sympatycznie inaczej. Nie tak jak u moich teściów, którzy naprawdę... To są święta, które wspominam najgorzej. W sensie mi się wydaje, że to są takie sympatyczne święta na takiej zasadzie, że jakbym była gdzieś za granicą, to bardzo chętnie bym miała takie, że jak robiłabym już sama święta, to bardzo chętnie miałabym takie, że zapraszam innych ludzi z mojej grupy kulturowej na święta takie tradycyjnie polskie, no bo zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którym tego brakuje po prostu. Wiecie co, ja mam w planie w tym roku na przykład sobie przyrządzić takie, nie będę jakoś super gotować, tak? Nie wiem, jeżeli będę spędzać te święta z bratem i bratową, no to wtedy jakby nie zrobię tego w ten sposób, ale jeżeli będę sama, to zamierzam sobie, tutaj są możliwości, żeby sobie zamówić domowo robione potrawy, ale takie tutejsze, tradycyjne, angielskie. I mam w planie sobie takie w małych ilościach zamówić parę rzeczy, takich, które są tutaj tradycyjne, żeby popróbować. Bo na przykład tu są takie ciasteczka na święta, które w zeszłym roku próbowałam i one mi nie podchodzą totalnie. Nie wiem, co tam jest w środku. To są jakieś bakalie z czymś, chyba z rumem. Ja w ogóle nie jestem fanką rumu i generalnie totalnie mi to nadzienie nie smakuje, więc nie. Ale jakby innych rzeczy jestem w stanie sobie popróbować. I taki mam plan. Kąt? Co, mam zarzucić kolejny temat? Tak, nie, w sensie może masz coś do dodania. Nie, za bardzo nie. Jeśli chodzi o potrawy świąteczne, takie regionalne, no ja też jestem z innego regionu niż wy, ale to nie wiem, czy u mnie się przyrządza coś takiego innego. Nie mam pojęcia, bo u mnie też jest taki dosyć duży miks, jeśli chodzi o to, co jest na jednej i na drugiej wigilii. Ale moja siostra ma chłopaka, który jest z Argentyny i zeszłoroczne święta spędzała w Argentynie. Mm. I na przykład właśnie jest to taki dosyć duży szok, ile oni jedzą mięsa w święta. To, no bo Wigilia jest wegetariańska, a właśnie dla niej to był ogromny szok, że u nich no głównie opiera się to na wołowinie i na grillu. No ale to przecież tak trochę jak w Ameryce, tak? Że u nich się indyka je na pewno na święta. No ale to wiesz, drób wołowina, tak. To jest różnica. No jest, ale mimo wszystko u nas w ogóle tego nie ma. Ale tutaj też się je na święta drób. Indyka chyba. Różnego rodzaju i właśnie jest indyk, ale jest też kaczka, może być w sensie, ale drób głównie. Z tych rzeczy do zamówienia już tam patrzyłam, są właśnie możliwości, żeby sobie na przykład pierś kaczki nadziewa na czymś tam, tak. To jest jakaś potrawa, powiedzmy, tutaj tradycyjna. Gdzieś tam czytałam, że tak, więc no, jeszcze nie wiem, co wybiorę.
Ale tak, to jest szok, kiedy właśnie idziesz i zupełnie inna kultura na święto. Dobrze, czy my mamy jeszcze jakieś inne? Możemy pomówić o pozostałych dniach świąt, jak to u was wygląda. Właśnie, i filmy świąteczne. Oglądacie jakieś filmy w święta? Tak, jakieś konkretne? Oczywiście, Love Actually. W sensie Love Actually? To my z Sylwią oglądałyśmy 5 tygodni przed świętami, tak, czyli właśnie czyli teraz. Mniej więcej teraz. Już za późno trochę, bo już powinno być w zeszłym tygodniu. Czyli 5 tygodni przed świętami oglądamy. Mi się udało już w tym tygodniu odhaczyć. Zobaczymy, jak Sylwii pójdzie. Ja w weekend mam zaplanowany. Ja za tydzień. Koniec, ty oglądasz później trochę, tak? To znaczy ja oglądam hurtem, bo to jest tradycja, którą mam przed świętami z moją najlepszą przyjaciółką. Ja robię ajerkoniak, robimy jakieś ciasto i oglądamy wszystkie świąteczne pasze od Netflixa, jakie wychodzą w danym roku. No a jak już jesteśmy totalnie zmęczone psychicznie świątecznymi paszami od Netflixa, no to oglądamy Holiday i oglądamy to właśnie Miłość, no bo to są pozycje obowiązkowe. Świąteczne, a tak to u mnie w święta w domu rodzinnym ogląda się Szklaną pułapkę. No właśnie, a ciekawa jestem, bo nie rozumiem, to jest film świąteczny. Jak świąteczny? Co tam jest świąteczne? No dzieje się w święta. Zawsze po prostu i wszystko się dobrze kończy. Aha, okej, okay, dobra. Nigdy nie rozumiałam tej tradycji. Znaczy, w sensie, w święta wyświetlają zawsze 3 filmy. Ja również nie rozumiem Kevina, także. Ja też nie rozumiem Kevina. Kevin dzieje się bardziej w święta. Nie, jeden i drugi film dzieje się w dokładnie ten sam dzień. Kevina, w sensie, w święta wyświetlają zawsze 3 filmy. Kevina samego w domu, Szklaną pułapkę oraz chyba z tego co pamiętam to Władcy Pierścieni. To nie wiem dlaczego. To taki świąteczny film. Nigdy nie spotkałam się z osobą, która ogląda dokładnie to samo co święta. W sensie, jak kogoś pytam, to albo oglądasz Szklaną pułapkę, albo Władcy Pierścieni. A ja zawsze mam takie, Kevin... Halo, nie, Kevin? Ale nie, ja nie jestem fanką Kevina. Nie, ja nie lubię tego filmu i u mnie w rodzinie też się za nim nie przypada. Jeśli chodzi o Władcę Pierścieni, to rozumiem, bo święta to może być jedyny taki czas, żeby usiąść i obejrzeć całość. Tak. Że faktycznie ludzie mają czas na to, żeby to obejrzeć i poświęcić te 5 godzin z reklamami na Polsacie. Ej, halo, 4 godziny reżyserskiej. Ale my raczej oglądamy w święta takie niezobowiązujące filmy akcji, w sensie któregoś roku oglądaliśmy chyba Ant-Mana, rok temu oglądaliśmy to nowe Jumanji, w sensie nie drugą część, tylko to pierwsze Jumanji. Mhm. W sensie włączamy jakiś taki familijny, akcyjny film, który jest niezbyt zobowiązujący i wszyscy znamy. No bo już można sobie pogadać w międzyczasie, a i tak się nie zgubisz w akcji, nie? Tak, dokładnie. Właśnie, a coś tam się dzieje, w sensie nie jest to jakaś tam romantyczna pasza, nie? W sensie ja zawsze wolę jakiekolwiek filmy niż na przykład jak moja ciotka włącza koncert wigilijny, po czym przez pół koncertu wigilijny, które nikt nie słucha, bo te wykonania są takie średnie. Ona ma takie ja mam takie Jezus Maria, proszę przestać. Boże święty. To znaczy tak, jeszcze disclaimer. U moich teściów w święta, znaczy wigilię, to zawsze leci telewizja i zawsze lecą jacyś bracia Golec, czy jakikolwiek Boże koncert święty. Świąteczny tam leci. Tylko absolutnie nikt na to nie zwraca uwagi, to po prostu jest w tle. U moich rodziców zawsze lecą albo jakaś świąteczna muzyka, albo kolędy z płyty, a film włączamy dopiero już, kiedy jesteśmy po prezentach, po serniku, po wszystkim i on sobie tam leci, albo nie wiem, któregoś roku zamiast oglądać film, graliśmy w Czarne Historie, więc... To my zamiast jakichkolwiek TV, Wigilię czy cokolwiek, mamy jedną taką płytę z kolędami, którą po prostu zużywamy do momentu, kiedy ona umrze. Ona już jest na wymarciu. Ona już tam, jedna piosenka jest tak zryta, że nie da się jej słuchać. Ej, ona całkiem sobie daje radę. Świąteczne playlisty na Spotify polecam. Ja mam taką swoją ulubioną świąteczną playlistę, ale to jest płyta, którą gdzieś mama kiedyś kupiła bardzo, bardzo dawno temu i tam są polskie kolędy śpiewane przez różnych ludzi. I to jest płyta naprawdę bardzo fajnie zrobiona, bardzo fajne aranżacje są. I tak nam podpasowała, że absolutnie żadne polskie kolędy nie są tak dobre jak to. Absolutnie.
Ja uważam, że to jest najlepsza płyta świąteczna ever i mam swoje playlisty, których słucham, piosenek świątecznych, różnych, zagranicznych i polskich. Natomiast no to jest klasyk, który u nas zawsze leci w domu i ja sobie ją zgrałam od mamy i ją mam też na kompie, bo stwierdziłam, że no. Nieważne, gdzie będę, ja i tak tego muszę słuchać. W sensie, to jest dobrze, bo chociaż masz kopię digitalową, którą kiedyś będziemy mogli skopiować. Pytanie, na którym to jest komputerze? Tak. Nie, to ja jak wspomniałam, u mnie kolędy się śpiewa, więc w trakcie Wigilii to raczej po prostu leci coś tam w tle. Ale jeśli chodzi o świąteczne piosenki, ja nie jestem wielką fanką. Moja przyjaciółka jest. Jak to nagrywamy, mamy końcówkę listopada. No tydzień do końca listopada. Tydzień do końca listopada. Moja przyjaciółka już słucha świątecznych piosenek. No to najwyższa pora, no o co ci chodzi? Ale to jest nic. Oczywiście, że można. Przepraszam, w lipcu już można. W zeszłym tygodniu robiłam sobie tatuaż i właśnie jedna z tatuażystek zapuściła playlistę świąteczną, więc ja już słyszałam wszystkie Last Christmas i All I Want For Christmas Is You i miałam takie... W momencie, w którym ona robiła mi tatuaż i jednocześnie to nuciła i się bujała w rytmie, miałam takie pewne wątpliwości co do jej poczytalności, ale okej. Okay. Szanuję to. Ej, to my tak umiemy z Sylwią robić w lipcu, tak. Więc wiesz... Z kim się dodajesz, nie? Poczekaj jeszcze parę lat. Z kim się dodajesz? Jeszcze cię przyciągniemy na stronę mroku. Nie, to nie jest mroku. Strona jasności to jest. Strona światełek błyskających. Światełka właśnie. Ja uwielbiam playlisty z rockowymi wersjami tych wszystkich piosenek świątecznych. Ale ja lubię. Tak. Ja czasami sobie puszczam i nawet są takie listy z hardrockowymi. Tak. I mam czasami taką fazę, że sobie puszczam te hardrockowe. To jeszcze tak na cały głos, bo to musi być głośno. I takie, no... Tak, ale ja kocham piosenki świąteczne w każdym wydaniu, naprawdę. No nie, w golcach nie. Ja właśnie jak robię jakieś świąteczne rzeczy, robię jakiś ajerkoniak czy coś takiego, no to wtedy zawsze sobie puszczam te drukowe wersje tych piosenek i wtedy jak najbardziej jest Christmas Spirit. Mam też taką listę, gdzie lecą sobie klasyczne wykonania i też jest dobrze. A jeśli chodzi jeszcze, wracając do filmów, no to my raczej nie oglądamy z rodziną filmów świątecznych. Jakimś cudem praktycznie w każde święta u mnie w domu leci jakiś Marvel. Rok temu z premedytacją włączyłam, bo moja rodzina nie za bardzo chciała oglądać Black Panthera, więc z premedytacją wyczekałam, jak w pierwszy dzień świąt pojechali do kościoła i włączyłam, jak już widziałam, że wracają. Więc obejrzeliśmy tym sposobem, bo już nie zmieniali. Ty jesteś przebiegła. Tak, zrobiłam to celowo. Więc tak, no mówię, raczej nie filmy świąteczne wyrabiam wcześniej. Dobrze, a jakieś anegdotki macie związane ze świętami? No to dawajcie. Mam zacząć, czy ty zaczniesz? To ty zacznij. Moja anegdota ma bardzo dużo lat. Bardzo. Gdyż jak miałam 6 lat i były przygotowania świąteczne i nasza mama była na etapie wszystko na święta musi być tradycyjnie wykonane. Więc absolutnie mikser nie miał racji bytu. Wszystkie kremy były ucierane w makutrach. Mieliśmy makutrę jedną większą, jedną mniejszą. I ta duża. Co to jest makutra? Makutra to jest taka miska. Makutra to jest taka, to jest takie kamienna miska, która w środku nie jest idealnie gładka, tylko ma takie delikatne żłobienia, takie, wiesz, takie, no, jakby było tłoczone, to ma takie rowki delikatne. Wiesz, w poziomie, tak jak masz tą miskę, nie? I ona jest kamienna i tam takim drewnianym tłuczkiem uciera się kremy, uciera się babki, ciasta ucierane i tak dalej. Więc tak jak mama przez cały rok używała zawsze miksera i nie było problemu z tym, tak przed świętami dostawała jakiegoś, nie wiem, małpiego rozumu i wszystko musiało być robione ręcznie, po staremu, tradycyjnie, w makutrze. I tą makutrę ściągało się z szafki autentycznie tylko raz w roku na te święta, bo tej drugiej małej makutrze robiło się na Wielkanoc, bo wtedy się robiło mniejszej ilości niż na Boże Narodzenie. I ta duża makutra sobie w którymś momencie stała, była umyta. Ona była bardzo ciężka, no bo to była kamienna miska, więc stała na podłodze, umyta, czysta po zrobieniu czegoś tam. I ja miałam wtedy 6 lat. Kuchnię mamy dosyć dużą i szłam, czy stałam, już nie pamiętam teraz, parę lat temu to było, chyba stałam. I chciałam się odwrócić czy coś i się potknęłam. I tyłkiem usiadłam prosto w tą makutrę, ale tak z rozpędu. Do tego ona uderzyła o piec, bo stała koło pieca, więc mój rozpęd plus to, że ona uderzyła i ona się rozpękła na pół.
Rozumiesz, miałam wtedy 6 lat. Mam dzisiaj 41 lat. To było 35 i lat matka temu. Wyraz, czy ty czujesz, że matka mi co roku wypomina tą makutrę? Co roku wyciąga tą makutrę i przed świętami i mówi, bo ty mi stukłaś makutrę tyłkiem. Mam takie jawale, kobieto. To było tyle lat temu. Okej, to już rozumiem tą anegdotę. Tak, w sensie my miałyśmy przez jakiś czas na Facebooku tak naprawdę rytuał, że co roku w święta Bożego Narodzenia, czy tam dzień przed świętami Bożego Narodzenia, pisałyśmy RIP makutra z świeczką wirtualną, ponieważ to robiliśmy na zasadzie, żeby matka nie zaczęła nam tego wypominać, bo to nie jest tak, że matka wypomina to tylko i wyłącznie Sylwii. To jest tak, że nasza mama, kochana, wypomina to historię. Czasami, bo twoja siostra stukła makutrę dupą. Kurwa, ale to było 35 lat temu. Nie, autentycznie, pierwszy raz policzyłam, ile to było lat temu, jak to było mniej więcej, 10 lat temu. To było gdzieś 25 lat po tym wydarzeniu. Mówię, mamo, to było 25 lat temu, czy mogłabyś zakończyć ten temat? Nie. Nie. Także, no, makutra rip. Wspominamy makutr czule przez wszystkie nasze lata. Okej. Okay. Klaudia? To ja mam inne wspomnienie, pomijając makutrę, która odcisnęła się piętno na nas wszystkich. To ja mam wspomnienie z tego jednego roku, kiedy spędzałam święta u ciebie. O! I siedziałyśmy sobie... Aha, ty sobie wtedy, żeby nie było niedopowiedziane, skręciłaś sobie kostkę tuż przed świętami. Więc o ile prowadzić auto potrafiłaś, o tyle byłabyś bardzo niemobilna i trochę dużo zrzuciłaś na mnie, jeżeli chodzi o robotę. Ale ja byłam wtedy w ciąży. To też. Ale skręciłaś też kostkę. Nie mogłam pracować. W każdym razie siedziałyśmy sobie w domu. Ja sobie spokojnie robiłam rzeczy. Ty sobie spokojnie siedziałaś przy stole i nie robiłaś rzeczy. I ty tak zaczęłaś w pewnym momencie, że no, bo ja to i to kupiłam mojemu dziecku. I to kupiłam mojemu mężowi. Coś tam. No i to były te jedne pamiętne święta, które spędziłaś u swoich teściów. I mój mózg miał takie bardzo. Kupiłaś coś tam swojemu dziecku. Równa się prezenty na święta. Prezenty na święta równa się święta. Święta równa się spędzasz święta u teściów. Spędzasz święta u teściów równa się nie spędzasz święt z nami. Nie spędzasz świąt z nami równa się my spędzamy święta u dziadków. I z tego całego procesu myślowego, czyli kupiłam prezenty mojemu dziecku na święta, wyszło moje wypowiedzenie, babcia robi kwaśny barszcz. Tak. Nie zrozumiałaś mnie w pierwszym momencie, ponieważ siedząc tyłem do mnie, z nogą unieruchomioną na tym blaku, z ustawioną wieżą z iluś tam poduszek, podjęłaś wysiłek obrócenia się o 180 stopni i popatrzenie na mnie z takim niemym niedowierzaniem, z takim... Co? Ja ci wytłumaczyłam ten skrót myślowy. Ty miałaś takie, nikt normalny nie myśli w ten sposób, dziecko. Ale ja, dobrze no. Ale ty, ja wiem, co robiłaś wtedy. Ty robiłaś wtedy pierniczki. Ja robiłam wtedy chyba pierniczki. Na pewno robiłaś wtedy pierniczki, bo ty wtedy robiłaś dużo pierniczków. Tak, mimo tego, że mniej osób je zjadało, to i tak było ich zawsze za mało. No. Także gratuluję ciągu skojarzeń. Tak. Ale u nas to normalne generalnie. Tak, tak, przywykłam już. Dobrze, Kons, jakieś twoje anegdotki świąteczne? U mnie anegdotka świąteczna głównie jest taka, że parę lat temu wypracowaliśmy sobie rodzinną tradycję, czyli jak już zostajemy w domu sami z moją rodziną, plus ewentualnie naszymi partnerami, w sensie moim i moich sióstr, to jest etap, w którym wszyscy już wychodzą, zakładamy piżamki, odpalamy whisky i gramy w grę, która się nazywa, Boże, albo Time's Up, albo Party Time. To są dwie gry takie, powiedzmy, że imprezowe, ale w Time's Upie głównie chodzi o to, że tam się odgaduje postaci albo znane osoby. O, to jest gra drużynowa. To lubię. W pierwszej turze opowiada się o tej postaci, ile wlezie. W drugiej turze te same postacie trzeba odgadnąć po już jednym słowie, a w trzeciej turze jest pantomima. Jest to gra super, zawsze co roku wywiązuje się niesamowita awantura z tego powodu. Od mniej więcej dwóch lat mniej więcej do gry zostało dodane nowe utrudnienie pod tytułem Anglojęzyczni partnerzy moich sióstr, czyli musimy grać po angielsku.
Więc już zdarzały się historie takie, że rozdajemy karty, żeby każdy sobie tam na początku przejrzał 10 kart i odrzucił, no to na pewno odrzucamy postacie polskie, nie? No bo powiedzmy, że trudno będzie im wytłumaczyć, nie wiem, polskich polityków czasów PRL-u. Bo tacy też są w kartach. Któregoś razu chłopak mojej siostry zostawił Donalda Tuska, bo uznał, że to brzmi bardzo zagranicznie. O Jezu. A on może po prostu jest głupi i nie zna. Więc mówiliśmy takie, co? Tak, w zeszłym roku, jestem pewna, że to było w zeszłym roku, podczas gry wywiązała się taka awantura, że moja siostra się popłakała. Jezus. Więc to twarda rozgrywka. Warto dodać, że to było mniej więcej po 3 butelkach wina i litrze whisky, ale widzę, tak. Że nie bierzecie jeńców. Nie, absolutnie, bo moja rodzina bardzo się kocha i jesteśmy bardzo, bardzo się wspieramy, dopóki nie musimy ze sobą rywalizować. To jeśli chodzi o grę tego typu właśnie, że o zgadywanie, takie typowe kalambury, nie? To byłam kiedyś na takiej imprezie z moim mężem, to były urodziny znajomych, więc oni mają jakichś tam swoich znajomych i tak dalej, więc tam spotkaliśmy mnóstwo ludzi, których nie znaliśmy i oni właśnie wyciągnęli, to się chyba nazywa alias, to są też takie kalambury i tam jednym, tam jest dużo różnych kategorii, których można zgadywać, natomiast jedną z kategorii właśnie są VIP-y. To się losuje, więc nie wiadomo nigdy, nie wiesz nigdy, jaką będziesz mieć kategorię. No i zostaliśmy podzieleni na dwuosobowe drużyny i mój mąż był w drużynie z człowiekiem, którego nie znał kompletnie. Pierwszy raz się wtedy widzieli na oczy i oni wylosowali kategorię VIP. I to wyglądało tak, że w dwuosobowej drużynie jedna osoba drugiej osobie ma 5 sekund na to, żeby wytłumaczyć 5 osób, tak? Czy tam 10 sekund, no jakoś tak krótko bardzo. W każdym razie nie można oczywiście używać, jak to w kalamburach, pewnych słów i tak dalej, ale trzeba to wytłumaczyć. Po czym mój mąż były, który absolutnie nie ma pamięci do nazwisk, mówił temu drugiemu chłopakowi, że miał mu wytłumaczyć kogoś. I myśmy strasznie czekali, bo my wiedzieliśmy wszyscy, że mój mąż ma z tym problem, będzie miał. Oni w ogóle jak wyciągnęli tę kategorię, to się prawie popłakali po prostu z żałości, że przegrają. Po czym mój były mąż powiedział, stara aktorka, no co ten drugi, Tina Turner, i zgadł. No, to takie rzeczy się... I wszyscy mieliśmy takiego zonka totalnego, bo rozumiem, stara, ale nie aktorka. Ona gra w tym filmie i generalnie co? To u nas z kolei w Times Upie na pewno jest Neil Armstrong, jest Louis Armstrong i jest jeszcze jakiś Armstrong, który... No bo jest muzyk, jest kolarz i jest astronauta. Nie mam pojęcia, który jest który. Myślę, że 3/4 mojej rodziny nie wie, który jest który. Mój mąż jest, który to rozróżnia. Więc zawsze jak jest rzucony na przykład kolarz, to już wiemy, że któryś Armstrong. Jest mnóstwo takich rzeczy. Jest naprawdę mnóstwo. Później jak się próbuje zgadywać po jednym słowie, to też jest bardzo spoko. Jak na przykład masz tych kart, nie wiem, 60. Ktoś rzuca hasło, jedno hasło, aktorka. I masz takie, było ich tam co najmniej 20. Jest takie, wiesz, przerzucanie się. Ale to my właśnie parę lat temu zupełnym przypadkiem wprowadziliśmy właśnie te gry jakoś tak na święta i się zostały. I też się właśnie trafiło, że chłopak mojej siostry też jest bardzo planszówkowy, więc od kilku lat mamy, to jest taki nasz stały punkt sezonu, że gramy właśnie bardzo dużo w planszówki święta. To ja mam jeszcze z takich... Powiedz, co było w zeszłym roku, powiedz. ...dzielnych aktywności. Nie, to ja mam inną historię. Ale z takich aktywności, które współdzieliliśmy z innymi członkami rodziny, to chyba z 3 czy 4 lata temu namówiłam moją mamę, jak jeszcze jechała do Niemiec, żeby wracając z Niemiec kupiła składniki na super drinka, mamo, super drink, nikt nie ucierpi. To było zanim moja matka czytała Harry'ego Pottera, więc totalnie dała się nabrać, że drink, który się nazywa Avada Tequila, to jest niegroźny. Wow. Dla zainteresowanych, on się składa w 1/3 z Mountain Dew, 1/3 z białej tequili, 1/3 z absyntu. Jeżeli wam zabrzmiało właśnie jak śmierć w butelce, to wierzcie mi, że tak jest. Tak. W sensie... Zrobiliśmy tego specyfiku 3 butelki na święta i z moim ojcem częstowaliśmy ludzi, tak jak ludzie zaczynali szukać alkoholu na tym etapie, że wypiję już cokolwiek, to ich częstowaliśmy i oni pili jeden kieliszek, mieli takie, nie jestem aż tak zdesperowany.
Ale niestety, jak zaprosiła moją przyjaciółkę na święto, to my byłyśmy na tyle zdesperowane, więc wypiłyśmy tego cały litr. O mój Boże. Maria. Ty jeszcze żyjesz. Ja nie wiem, jak dotychczas mam wątrobę. Właśnie minuta ciszy dla twojej wątroby. Minuta ciszy. Nie no, nie będziemy milczeć przez minutę. No, pośmiejemy się jeszcze trochę z twoich dobrych pomysłów. Tak, ale ja nie wiem, jak ja to przeżyłam. Ja nie wiem, jak ona to przeżyła. Do dzisiaj to wspominamy na takim zasadzie, że ojciec, z tego co pamiętam, to odprowadził ją do domu, ciągnąc mnie za sobą. Bo stwierdził, że to będzie świetny pomysł, żebym się przewietrzyła w takim stanie o takiej porze. I jak wróciłam do domu, ja się pamiętam tylko, jak się obudziłam rano następnego dnia. I miałam takie wrażenie, jakby się zwalił na mnie kilkupiętrowy budynek. I okazało się, że moje obudzenie się o 8 rano to było taka 12:30. Także nie polecam, ale jakby ktoś kiedyś chciał stracić wątrobę, no to może czuć się zachęcony. No to w zeszłym roku, jak spędzałam święta w Polsce, rodzinnie urodziny, no to Klaudia wywinęła numer. Klaudia zawsze wywija jakiś numer w święty. Ja zawsze, kurwa, wywijam cokolwiek. Więc czemu ty byłaś taką... wiem. Bo ja mieszałam wszystko ze wszystkim i w dużej ilości. Ale bo to było... Ja się zastanawiam, dlaczego to nie było w Wigilię, tylko to było w pierwszy dzień świąt. Pierwszy dzień świąt. Jak przyjechał nasz brat ze swoją narzeczoną i z rodziną swojej narzeczonej. I to była taka dosyć konkretna impreza przez prawie cały dzień. No i Klaudia urżnęła się na sztywno, więc w którymś momencie, jak oni już pojechali, to ona poszła do siebie, do pokoju, a ja byłam w kuchni, a ten pokój przylega do kuchni, tak? Przez kuchnię trzeba przejść, żeby do niego wejść. Więc ona otworzyła drzwi, ja byłam odwrócona tyłem, ona otworzyła drzwi i usłyszałam taki jep, ale takie konkretne jep. Więc się odwróciłam, patrzę się, a Klaudia dupą jest w łóżku. W sensie połamała deskę na łóżku. Taką, wiesz, co są te deseczki, no, takie deszczówki rozkładane tak. Na... Tylko ona ma łóżko robione na zamówienie, miała, więc ona miała nie stelaż, tylko deski po prostu. Mm-hmm. No tak, takie, no takie grubsze. Takie deski, pojedyncze sztuki, tak? Więc tak, ja byłam przerażona, podeszłam do niej, mama w ogóle przyleciała, co się dzieje, podeszłyśmy do niej, a ona była taka, wydawała się przytomna. Ej, byłam bardzo przytomna, nie wiem, o co wam chodziło. Super przytomna byłaś. Pomogłyśmy jej się podnieść, ona się tam wygrzebała z tego. I ja mówię, Klaudia, jak ty będziesz spała? Przecież masz tu połamaną deskę. Przecież jak ty będziesz spała teraz? A ona w ogóle bez słowa, absolutnie, totalnie zombie, na autopilocie. Totalnie. Wstała, wyszarpała tą połamaną deskę z tych, tam było na takim, no, wiesz, tam trzeba było włożyć w takie te. Więc wyciągnęła tą deskę połamaną, wyniosła ją do kuchni, położyła ją koło kosza na śmieci, w szafce, w środku w szafce, żeby się nikt krzywdy nie zrobił o nią. Poszła do swojej szafy, bez słowa wszystko. My z mamą patrzyłyśmy na nią jak normalnie, no, jakaś powalona. Co ona robi w ogóle? I się nie odzywa. Poszła, otworzyła swoją szafę, wyciągnęła nową deskę i wsadziła sobie ją tam w łóżko. Czujesz to? Położyła materac z powrotem i poszła spać. A ja miałam takie, co się właśnie wydarzyło. A najgorsze było to, że ja byłam przytomna. Ja się popłakałam ze śmiechu. Mama się popłakała ze śmiechu. Zadzwoniliśmy do naszego brata, bo oni tam jechali, wracali na Śląsk. Więc zadzwoniliśmy do naszego brata. Jak im opowiedzieliśmy, to oni też się poporyczeli ze śmiechu. Słyszeliśmy, jak ryczą autentycznie. Jak ryknęli śmiechem w tym aucie. Wszyscy. Masakra to była. A ona w ogóle, wiecie, taka totalnie na luzaku. Ale po prostu bez słowa wymieniła sobie deskę w łóżku i poszła spać. Ale jak wyciągnęła tą deskę z tej szafy, to ja nie wytrzymałam. Wiesz, co było najgorsze w tej historii? Że ja byłam, Boże, na tyle przytomna, żeby wiedzieć, co robię. Nie pamiętasz. Ale nie byłam na tyle przytomna, żebym była w stanie wam to wykomunikować. Rozumiem. Tak, wiem, w jakim byłaś stanie. Ale... Więc po prostu zrobiłam, co trzeba było zrobić i poszłam spać. Bo miałam takie, już nic nie wytłumaczę dzisiaj. A jak się zaczęłyście śmiać, to miałam takie, już nic im nie wytłumaczę, kiedykolwiek. W ogóle takie, i ona rano wstała i ja mówię tak, Klaudia, skąd miałaś deskę w szafie? A bo już mi się kiedyś połamała i dostałam kilka więcej, mam w szafie zapas. Ja takie w ogóle...
sensie, bo to chodziło o to, że my kupiliśmy gotowe deski do tego stelażu i one były takie wadliwe, że one się połamały w kilku pierwszych użyciach i tato po prostu policzył te deski i wymienił je na bieżąco. Jak która się złamała, to po prostu miała zapasową deskę w szafie. Tylko nikt tym nie wiedział poza tatą i mną. A tato też wtedy już spał. No, myślę, też był dobry, ale nie dzieło. W ogóle na autopilocie to tam nie wyciągnęła tą deskę, to dzisiaj, do dzisiaj to widzę w oczach po prostu. Chciałabym mieć kiedyś takiego autopilota. Boże święty. W sensie, ja mam na autopilocie takie, po alkoholu, takie kurczę dziwne rzeczy. Ona myje naczynia, sprząta, w sensie kiedyś... w ogóle wszystko robi na autopilocie po alkoholu. Tak. Ja sprzątam, ja rok temu wieszam pranie. Kiedyś Sylwii poskładałam wszystkie rzeczy z suszarki w kosteczkę. No. I Sylwia wstała taka i miała takie, kiedy ty to poskładałaś? Ja tak wstałam i miałam takie, nie wiem. To my rok temu mieliśmy takiego autopilota w Sylwestra. Mianowicie część znajomych już się zebrała, zostali tylko ci, którzy u mnie nocowali. No i nie wiem, która była, nie wiem, czwarta, piąta. Nie pamiętam, byłam bardzo pijana. I pamiętam, że przynieśliśmy imprezę do kuchni. Posprzątaliśmy sobie w salonie, bo tam jedna przyjaciółka już poszła spać. No i jak już mieliśmy ten cały burdel w kuchni, no to rzepiliśmy dalej. No to stwierdziliśmy, że genialnym pomysłem będzie wszystko zapakować, włączyć zmywarkę, obudzimy się rano i będziemy mieć czyste naczynia. Tak zrobiliśmy. Tylko obudziliśmy się i naczynia były nadal brudne. Nie włączyliście? Nie, nie, włączyliśmy. Tylko zmywarka stwierdziła, że no nie. No i już mieliśmy z Piotrkiem takie, no tak, no oczywiście, 3 lata mamy zmywarkę, 3 sylwestry, w każdego sylwestra psuje nam się zmywarka. Bo to jest już niemal legenda. Więc no już tacy wiedzeni tym, że o, znowu będziemy musieli zadzwonić do pana. Pan monter 3 raz przyjechał do nas jakiegoś, nie wiem, 4 stycznia. Tylko że tym razem okazało się, że nie zmywarka się zjebała, tylko my. A dokładniej wykałaczka, która wpadła do odpływu zmywarki i na, wiesz, nasiąkła wodą i zablokowała nam wirniczek. Więc pan przyjechał, wyjął filtr, wyjął z niego wykałaczkę i stwierdził, proszę, działa. A my mieliśmy takie, ja pierdolę, nigdy więcej nie pakujemy zmywarki w pijaku. Więc to był, tak się zakończył mój autopilot. No ja nie znalazłam deski w szafie, ja zepsułam zmywarkę. Polecam. Pamiętaj, leveluje się z czasem. Tak. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że ten rok jest paskudny i te święta też nie będą takie super, ponieważ mam rodzinę właśnie w większości za granicą. Znaczy, moje 2 z 3 moich sióstr są za granicą, więc w tym roku moje święta będą dużo bardziej kameralne, niż jestem do tego przyzwyczajona. Smutne. Więc mam takie, niech ten rok się już kończy. No, tak, zgadzam się. Ja w ogóle w tym roku tak średnio czuję taką atmosferę świąt. No ja też jeszcze jakoś niespecjalnie. Naprawdę, tak mam. Kupiłam lampki, słuchajcie, które zamierzam sobie tutaj założyć, żeby sobie trochę zrobić atmosferę w pokoju. I powiem wam, że te lampki już u mnie leżą 2 tygodnie. Jeszcze ich nie założyłam. Nie czuję tego kompletnie. Nie, ja tylko w ramach moich przygotowań do świąt zaklepałam to, że pracuję w Wigilię. Żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy. Ojej. Ale ciebie muszą lubić, bo nikt nie chce nigdy pracować w Wigilię. Znaczy, jak ja mam wybór Wigilia, Sylwester, to wybór jest jeden. W sensie, no ja wiesz, ja też wychodzę z założenia właśnie z kolegą, wyszliśmy z założenia, że my nic nie musimy robić na Wigilię, bo my jedziemy na gotowe, dzieci nie mamy, więc w sumie do 13 z głowy. No tak. Wiedzieliśmy, że będziemy grać w jeden. Ja mam w tym roku jeszcze jedną fajną rzecz, ponieważ razem ze znajomymi z Discorda zrobiliśmy sobie Secret Santa i mamy w planie, pierwotnie plan był taki, żeby 27 po południu zrobić imprezę z kamerkami i ze wszystkim, żeby zrobić unboxing tych prezentów, które sobie będziemy wysyłać. Mhm. Natomiast no już wiemy, że to będzie przełożone na inny dzień, jeszcze nie wiemy jaki. Prawdopodobnie 28 albo może 26, dlatego że tam już ludzie zaczynają mieć grafiki i tak dalej, więc no 27 przestał pasować. No ale umówimy się na któryś dzień i zrobimy ten unboxing, bo to takie sympatyczne jest. No właśnie miałam powiedzieć, że to takie sympatyczne. Jestem strasznie podjarana tym Secret Santa i się zastanawiam, co dostanę i od kogo dostanę. I no ja mam bardzo fajną osobę, której... przez chwilę miałam dość ciężko co wymyślić, ponieważ robiliśmy ankietę, wypełnialiśmy ankietę, co kto lubi, jakie tam jakieś wskazówki i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że ta osoba zostanie lekko zaskoczona, dlatego że robiłam wywiad wśród innych osób i dostałam tipy inne, ale na pewno pewne. I bardziej się opierałam na tych tipach niż na tym, co ta osoba napisała w ankiecie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, zobaczymy, jak to wyjdzie.
związku z tym, że nasz kolejny odcinek również będzie bardzo świąteczny i grudniowy i pachnący pierniczkami, to myślę, że na dzisiaj chyba wyczerpałyśmy temat. Czy macie jeszcze coś do dodania? Nie, chyba już wszystko. Ciasteczka cynamonowe. Ciasteczka. Nie mówiłyśmy ciasteczka cynamonowe. Ciasteczka. Ciasteczka jak ciasteczka. Tam. To są najlepsze ciasteczka na świecie. Dobrze. Podlinkujemy przepis. Tak, ja też poproszę. Tak. Na wszystkie rzeczy, które będziemy miały przepisy, podlinkujemy. Nie martwcie się, sprawdzacie opisy naszych odcinków, bo warto. Tak. Nie wiem, czy jeszcze ewentualnie macie jakiś pomysł na polecenie prezentów na ostatnią chwilę nerdowskich, które można komuś... Funko? Tak. Funko popy zawsze się sprawdzają. Tak. Ja płaczę trochę, bo za mną moje Funko muszę czekać do stycznia. Albo nawet nie wiem do kiedy. Na tę chwilę do stycznia. A do kiedy dokładnie to nie wiem. No moja przyjaciółka sprzedaje Funko, więc ja też na moje Funko muszę czekać, aż się z nią spotkam. A ostatnio nie idzie nam za dobrze, bo jest pandemia. Więc pewnie w Sylwestra być może. Oj tam. Ja zdecydowanie polecam kupowanie komiksów. Tak. To też dobry pomysł. To zawsze też super pomysł. Komiksy są spoko, bo komiksy są na tyle drogie, że nie czujesz, że kupiłaś badziewny prezent, a z drugiej strony na tyle drogie, że druga osoba raczej sobie sama nie chce tego kupić. Komiksy kosztują trochę. Tak, ale też są bardzo różnorodne, więc zawsze można coś znaleźć dla kogoś, kogo nawet się jakoś super nie zna, strzelając po prostu powiedzmy, że wiek danej osoby i seriale na Netflixie, które ogląda, więc... Ja pewnie jakieś dwa komiksy, które możecie kupić, polecę na social mediach jeszcze w grudniu, pewnie w najbliższych postach. Ja polecam kupowanie kubeczków, bo to jest sympatyczne. Kubeczek zawsze się przyda w domu, ja lubię. Zależy, czy masz tam miejsce. Ja nie mam, ale i tak bym przyjęła. Dobry kubeczek. Ja też nie mam, ale też zawsze tak. To ja już trochę z kubeczków, trochę nie. Dobrze, nie będę ci kupować kubeczka. Ale książka, zawsze książka. Warto. Ktoś może się czegoś douczy. Tylko nie kupujcie nikomu takich bardzo chamskich książek na zasadzie jesteś prawakiem, to ci kupię podstawy lewactwa. Bo to już trochę podchodzi pod niewychowanie. No tak. Mimo wszystko. Oj tam. Ja jeszcze dodam, że zawsze kawa albo herbata, zależy co dana osoba lubi. O tak. To jest pomysł, który zawsze się sprawdza. Tak, i w jakiś coffee i tea house czy inne takie sklepy, to one sprzedają takie bardzo małe paczki. I takie fancy, i nie? Zawsze można na próbę coś po prostu spotkać. No, takie bardziej fancy herbaty albo kawy, ale takie, że na 2 czy 3 zaparzenia, więc... Ktoś może sobie spróbować i zastanowić się, czy to mu pasuje, czy woli bardziej jednak tradycyjne. Fajne są też świeczki, jak są jakieś ładne albo ciekawie pachnące. Osobiście szukam od 2 lat jednej świeczki, nad którą się natknęłam u kogoś i nie mogę nigdzie znaleźć ani tej firmy, ani takiej podobnie pachnącej świeczki, więc no, ja doceniam. Dobra, czy to tyle w takim razie? Myślę, że tak. Tak, myślę, że jak najbardziej. Dobrze, to w takim razie przypominamy o zaglądaniu na nasze social media, które prowadzimy na Facebooku i na Instagramie. I co? Jeszcze nie życzymy Wam wesołych świąt, tak. Bo jeszcze się spotkamy przed świętami. Jeszcze się spotkamy przed świętami, ale jeżeli Wam się podoba to, co robimy, możecie polecić na znajomym, zostawić subskrypcję, polajkować nas na YouTubie lub ocenić nas na przykład na Apple Podcast. Wszyscy to robią. Wszystko doceniamy. Klikajcie w lewo, w prawo, w górę, w dół, co możecie. Tak, będzie nam bardzo miło, jak zostawicie po sobie jakiś znak, więc dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia już za 2 tygodnie. Zrzędziły dla Was Konstancja, Klaudia i Sylwia. Pa! Pa.